Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od odegrania hymnu państwowego. Oddziały, baczność! Na prawo! Bacz! Bardzo serdecznie w imieniu prezydenta miasta Otwocka, pana Jarosława Margierskiego oraz przewodniczącej Rady Miasta Otwocka, pani Moniki Kwiek, wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców przy pomniku biało-czerwonej iskry. Szczególnie pragnę powitać panią Hannę Oliwę oraz panią Agnieszkę Pajurek, wdowy po tragicznie zmarłych pilotach. Witam panią Anitę Czerwińską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Pana Łukasza Kudlickiego, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej panią Barbarę Sochę. Pana Michała Pruszyńskiego, dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pana Dariusza Olszewskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Zdzisława Sipierę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panią Magdalenę Bejer, radną powiatu pruszkowskiego. Pana Zbigniewa Siedlewskiego, wicedyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Pana Bartłomieja Józefowicza, doradcę wojewody mazowieckiego Tomasza Bocheńskiego. Radnych miasta Otwocka. Księdza dziekana doktora Bogdana Sankowskiego. Pana Pawła Zawadę,
wicestarostę powiatu otwockiego. Pułkownika pilota doktora inżyniera Pawła Marcinkowskiego, dowódcę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Pułkownika dyplomowanego pilota Krzysztofa Sobieckiego, dowódcę 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego Wojska Polskiego w Mińsku Mazowieckim. Pułkownika Artura Dobraczyńskiego z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Pułkownika pilota Artura Borkowskiego, byłego dowódcę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Pana Piotra Skrzyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich. Pana Ryszarda Karpińskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich. Podpułkownika Ryszarda Gorczycę, zastępcę dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Pana Filipa Idzikowskiego, inicjatora budowy pomnika. Delegację francuskiego miasta partnerskiego Saint-Amand-Montrouge. Szanowni Państwo, niecałe 25 lat temu, w dniu 11 listopada 1998 roku, o godzinie 10.40 w otwockim Soplicowie doszło do katastrofy zespołu akrobacyjnego Iskry. W tragicznym losie, w święto niepodległości nad Warszawą, zginęło dwóch doświadczonych pilotów. Major Tomasz Pajurek oraz major Mariusz Oliwa. Piloci samolotu TS-11 biało-czerwonej Iskry wykonali zadanie lotniczego rozpoznania pogody przed defiladą powietrzną nad grobem nieznanego żołnierza w 80-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Skrajnie niekorzystne warunki pogodowe, silne oblodzenie samolotu i całkowity brak widoczności w chmurach o bardzo niskiej podstawie doprowadziły do utraty orientacji przestrzennej przez pilotów i uderzenia samolotu w las 150 metrów od zabudowań Soplicowa. Po katastrofie zespół akrobacyjny Iskry z Radomia został rozwiązany. W marcu 2000 roku w związku z reorganizacją polskiego lotnictwa zespół został przeniesiony do ośrodka szkolenia lotniczego w Dęblinie i odrodził się jako biało-czerwone Iskry. Służył na polskim niebie, kładąc biało-czerwoną flagę na najważniejszych uroczystościach państwowych do dnia 27 lipca 2022 roku. Pomnik biało-czerwonej Iskry upamiętnia odwagę i ofiarę życia polskich żołnierzy złożoną na służbie ojczyźnie święto niepodległości. Głównym jego elementem jest przekazana przez Wojsko Polskie wierna kopia Iskry z Soplicowa. Jest to też wypełnienie ważnej dla mieszkańców Otwocka idei powrotu samolotu do miasta. Dzięki prezydentowi Jarosławowi Margielskiemu, Radzie Miasta Otwocka i obywatelskiej inicjatywie Filipa Dzikowskiego nowy pomnik stanął przy drodze prowadzącej do miejsca katastrofy. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Jarosława Margielskiego. Szanowne wdowy, tragicznie zmarłych pilotach, szanowny księżycie Kanie, szanowny panie minister, szanowny panie pośle, szanowni państwo radni, szanowni dowódcy baz lotnictwa, w tym 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, szanowni panowie prezesi Stowarzyszenia Lotników Polskich, dostojni goście, szanowni państwo, po 5 latach starań nadszedł dziś uroczysty moment odsłonięcia jakże ważnego i istotnego miejsca. Miejsce to, któremu poświęcony jest pomnik, ma przypominać o 11 listopada 1998 roku, kiedy to doszło do tragicznego wypadku i śmierci dwóch doświadczonych pilotów Wojska Polskiego. Pomnik ten symbolizujący wznoszącą się
iskrę do niebiańskiej eskadry. Ma przypominać pamięć o tych tragicznie zmarłych żołnierzach, pilotach Wojska Polskiego. Ale ma także przypominać o tym, że każdego dnia żołnierze Wojska Polskiego, także w czasie pokoju, narażają swoje życie i zdrowie, dbając o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować za wsparcie dla tej inicjatywy panu ministrowi obrony narodowej, panu Mariuszowi Błaszczakowi i panu dyrektorowi gabinetu politycznego, panu Łukaszowi Kudlickiemu, za wsparcie przy realizacji tego jakże ważnego i symbolicznego przedsięwzięcia. Dziękuję także za ten symboliczny przelot orlików, który uświetnił i dopełnia w sposób szczególny dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, niech ten pomnik będzie symbolem, który właśnie przypomina o tym, że żołnierz polski także w czasie pokoju każdego dnia naraża swoje życie dla bezpieczeństwa państwa, dla wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Proszę o zabranie głosu pana Łukasza Kudlickiego, szefa gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej, który przeczyta list od ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. Szanowne panie Hanno i Agnieszko i wszyscy bliscy pilotów, których dzisiaj upamiętniamy. Szanowny panie minister, panie pośle, panie prezydencie miasta Otwocka wraz ze współpracownikami, przedstawiciele władz samorządowych wszelkich szczebli obecni dzisiaj miasta Otwocka, powiatu otwockiego, innych samorządów, drogie poczty sztandarowe i w Dniu Święta Wojska Polskiego panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze sił powietrznych, wszyscy zebrani. Proszę o wysłuchanie słów listu, który do Państwa skierował pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dla uczestników uroczystości odsłonięcia w Otwocku pomnika biało-czerwona iskra. Szanowni Państwo, w Dniu Święta Wojska Polskiego okazujemy należny szacunek polskim żołnierzom i dziękujemy za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju. Oddajemy hołd bohaterom, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność naszej ojczyzny. Wspominamy także tych, którzy polegli realizując powierzone im obowiązki. Wśród nich są piloci świętej pamięci major Tomasz Pajurek oraz świętej pamięci major Mariusz Oliwa, którzy bez mała 25 lat temu, wykonując zwiad pogodowy przed defiladą mającą uświetnić obchody Narodowego Święta Niepodległości, zginęli w katastrofie lotniczej. Cieszę się, że dzięki wsparciu resortu obrony narodowej odsłaniany jest dziś pomnik, który ma upamiętnić to tragiczne wydarzenie. Dziękuję inicjatorom powstania pomnika i wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości za Państwa pamięć o poległych tu żołnierzach. Niech stojący w Otwocku egzemplarz legendarnego polskiego samolotu szkoleniowego TS-11 Iskra zdobi ten piękny, biało-czerwony otwocki monument ku czci i wiecznej chwale polskiego lotnictwa i naszych pilotów wojskowych. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak. Przepraszam, ale pozwolę sobie na dwa słowa. Również jako człowiek, który, tak powiem, rozpoczął swoje życie tutaj w Otwocku, mam
wielką też osobistą satysfakcję, ale rzeczywiście, tak jak powiedział pan prezydent, to jest wspólna praca połączonych sił, entuzjazmu, przekonania, że warto i że trzeba upamiętnić naszych pilotów. Pamiętam ten letni, popołudniowy dzień, kiedy pan Filip pokazał makietkę tego, można tak powiedzieć, tego przyszłego upamiętnienia panu ministrowi. No i z mojego punktu widzenia wtedy ta sprawa ruszyła do przodu. Udało się z czasem pozyskać samolot, pozyskać również środki, bo Ministerstwo Obrony Narodowej wsparło ten projekt kwotą prawie 300 tysięcy złotych. Aby to upamiętnienie było godne pilotów Sił Powietrznych. Również osobistą decyzją pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, dzisiaj piloci, którzy mieli zadanie uczestniczyć w defiladzie nad Warszawą, skierowali się w pierwszej kolejności do Otwocka, gdzie, jak widzieliśmy, oddali hołd swoim starszym kolegom. Wiemy, że chcieli bardzo to zrobić i tak naprawdę to polecenie służbowe pana ministra dopełniło tego przekonania i zrealizowało również ich mocną wolę i przeświadczenie, że po prostu dzisiaj, bez względu na to, że mają obowiązki w Warszawie, chcą być właśnie w Otwocku, nad Otwockiem, nad Soplicowym. I tak też się stało. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego upamiętnienia. Jeszcze raz panu Filipowi Dzikowskiemu, panu prezydentowi Jarosławowi Angielskiemu, wszystkim ludziom dobrej woli. Tak jak pan prezydent powiedział, dzisiaj święto Wojska Polskiego. Stojąc przed tym pomnikiem, uświadamiamy sobie, że nie tylko wojna, nie tylko ta najwyższa próba, ale również codzienne obowiązki na służbie, to wyzwanie, które również może skończyć się tragicznie. Wiem, że żołnierze podczas ćwiczeń często ulegają różnym wypadkom, tracą zdrowie, a niestety niekiedy również tracą życie. Jest to wielka tragedia dla ich rodzin. Dlatego jesteśmy z paniami, z waszymi rodzinami, dzisiaj szczególnie, ale każdego dnia. Proszę przyjąć to upamiętnienie jako ten znak naszej solidarności i właśnie szacunku dla biało-czerwonej szachownicy i pilotów Sił Powietrznych. Dziękuję bardzo. Puśćmy pana Filipa Idzikowskiego. Szanowni zgromadzeni, szanowny panie prezydencie, pani minister, panie pułkowniku, panie dyrektorze, panie pośle, szanowna rada miasta, bo to pamiętam, jak bardzo, bardzo ważna była wasza jednogłośna decyzja o budowie tego pomnika. Pamiętam oczywiście, jak ważna to była sprawa ze względu na pana dyrektora Kulickiego. No i oczywiście szanowne domy. Droga Agnieszko, droga Hanno. Wybraliśmy piękny dzień, bo jest to święto Wojska Polskiego. Zupełnie inne niż tamten pochmurny, deszczowy, mroźny dzień Święta Niepodległości, kiedy piloci, major pilot Tomasz Pajurek i major pilot Mariusz Oliwa dostali rozkaz, polecenie wykonania lotu rozpoznania pogotowego na defiladę. Na defiladę. Podobna defilada jest dzisiaj, dzisiaj jest o wiele większa, dlatego tak piękne jest to, że te samoloty, łącząc się z Pajurkiem i Oliwą, przyleciały teraz w trakcie hymnu. Dostali rozkaz, który wykonali. Wykonali, ponieważ polscy lotnicy od 18 roku, od bitwy o Lwów, bitwy z bolszewikami, przez bitwę o Anglię i obronę Warszawy, zawsze wykonują rozkaz. To bardzo ważne w czasach zagrożenia. Teraz takie zagrożenie jest. Możemy być pewni, że nasze lotnictwo posiada najlepszych pilotów, którzy z
dumą i pięknie niosą chwałę biało-czerwonej szachownicy, tak jak świętej pamięci majorowie Pajurek i Oliwa. Jako inicjator społeczny budowy tego pomnika przyszliśmy razem z przyjaciółmi, bo inicjatywa jest często bardzo łatwa, ale najtrudniej jest przeprowadzić ją do końca. Tak jak pan dyrektor powiedział, narodziła się ona w 18 roku. Ja nie stałem wtedy statuetką biało-czerwonej iskry, tylko z statuetką F-35, które jeszcze wtedy nie było w planach, było naszym marzeniem. A projekt Iskry, który trzymał pan minister, teraz w rzeczywistości jest przed nami. Wzbija się w postaci biało-czerwonego krzyża do niebieskiej eskadry i wszyscy ci, którzy tutaj przejeżdżają, pewnie i ten kolejarz, dróżnik, który zatrąbił i wszyscy, którzy siedzieli, widzieli samolot jadąc w tamtą stronę. I nasze społeczeństwo, bo reprezentuje społeczeństwo, też jest współtwórcą, dlatego dziękuję uczniom, dziękuję mundurówkom, dziękuję motocyklistom, dziękuję społeczeństwu. Oczywiście pamiętam też i o pięknych uroczystościach w Sopicowie, dlatego też zwracam się tutaj do duchownych i do opiekunów tamtego pomnika, między innymi generała Stefana Rutkowskiego, solisty zespołu Biało-Czerwone Iskry, który wmordował 11 listopada razem z nami kamień węgielny. Bardzo wszystkim dziękuję, a na sam koniec chciałbym odczytać nazwiska pilotów, którzy przylecieli dzisiaj w eskadrze zespołu akrobacyjnego Orlik, jednocząc się z naszymi bohaterami. Lider, kapitan, pilot Michał Jabłoński. Prawe skrzydło, kapitan, pilot Oskar Rona. Drugi prawoskrzydłowy, pułkownik Michał Anielak. Lewe skrzydło, kapitan, pilot Eryk Parzyszek. Drugie lewe skrzydło, porucznik Adrian Iberle. Zamykający formację, lecącą na defiladę Święto Wojska Polskiego, major Jakub Krych. Bardzo dziękuję dowódcy działań lotniczych, pułkownikowi pilotowi Arturowi Dobraczyńskiemu z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Bardzo dziękuję jeszcze raz stalowe mundury, również w obecności pana pułkownika Gorczyckiego. Gorczycy, przepraszam, z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, z którego wyleciał ten samolot i nie doleciał. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz cześć i chwała bohaterom i wieczna pamięć. Dziękujemy bardzo. Prosimy panią Agnieszkę Pajurek i panią Hannę Oliwę o oficjalne odsłonięcie pomnika biało-czerwonej iskry. Proszę księdza dziekana doktora Bogdana Sankowskiego o poświęcenie pomnika. Szanowni Państwo, prowadzimy się w Dniu Wojska Polskiego, dziękując tym ludziom, którzy ojczyźnie służyli i którzy ojczyźnie służą. A w naszej modlitwie pragniemy dzisiaj polecić szczególnie tych, którzy tragicznie zmarli Dzień Niepodległości, wypełniając rozkaz, wypełniając to polecenie, które dla każdego żołnierza jest święte. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich, którzy ojczyźnie służą i prosimy, aby tragicznie zmarłych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem
abyśmy potrafili zawsze zachować pamięć o tych, którzy dla ojczyzny oddali swe życie i abyśmy nieśli dobro naszym bliźnim tam, gdzie postawił nas Pan w swojej opatrzności. Módlmy się, Boże, w swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci, którzy tragicznie zginęli, pełniąc służbę dla ojczyzny. Oddali doczesne życie dla wolności ojczyzny, aby zyskać nowe życie w ojczyźnie wiecznej. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, tak jak Syn Twój nas umiłował. Prosimy, przyjmij naszą modlitwę, a przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków, obdarz nas wszelkim potrzebnym dobrem, szczególnie darem Bożego pokoju. Amen. Szanowni Państwo, w hołdzie pilotom samolotu TS-11 biało-czerwona iskra majorowi Tomaszowi Pajurkowi oraz majorowi Mariuszowi Oliwie zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Pierwsze wiązanki kwiatów od wdów po pilotach pani Agnieszki Pajurek i Hanny Oliwy. Kwiaty w imieniu premiera Rzeczpospolitej, pana Mateusza Morawieckiego, składają pani Anita Czerwińska, sekretarz stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wiceminister Barbara Socha i Magdalena Bejer, radna powiatu pruszkowskiego. Kwiaty w imieniu ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, składa pan Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Miasta Otwocka składają pan Jarosław Margielski, prezydent miasta Otwocka i pani Monika Kwiek, przewodnicząca Rady Miasta Otwocka. Kwiaty od wojewody mazowieckiego. Na Tobiasza Bocheńskiego składa pan Bartłomiej Józefowicz, doradca wojewody. Kwiaty składa poseł na Sejm Zdzisław Sipiera. Od starostwa powiatowego składa
pan Paweł Zawada, wicestarostwa powiatu otwockiego i pani Grażyna Kilbach, przewodnicząca Rady Powiatu. Od Stowarzyszenia Lotników Polskich. Kwiaty składają piloci z 42. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Kwiaty od dowództwa 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Kwiaty od Oświaty Miejskiej z Otwocka. Składają Filip Idzikowski, inicjator budowy pomnika, generał pilot Stefan Rutkowski, solista zespołu akrobacyjnego Iskry i członkowie klubu Zryw MC Poland. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie zaproszonym gościom za złożenie kwiatów oraz udział w tej jakże ważnej uroczystości. Teraz nastąpi przemarsz na mszę świętą koncelebrowaną oraz uroczystości patriotyczne w Otwockim Parku Miejskim. Proszę o wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Poczty sztandarowe, baczność, w lewo, zwrot. Za mną. Marsz!